bo dzwoniła pani w trakcie porady. No właśnie, słucham pytania. Pożyczyłam duże pieniądze i właśnie jest problem. Czy ja ich odzyskam, czy właśnie pani, moją koleżankę ktoś zabił, czy ona mnie okłamuje? Ja uważam, że pani zwróci jak najbardziej te pieniądze, ale tutaj Runy bardzo sobie gadzą, że jeszcze to nie jest ten najbliższy czas, z tego względu, że ona ma sama problemy finansowe. Tutaj runy bardzo jasno pokazują, że tak, to będzie kwiecień, maj tego roku. Dziękuję bardzo. Runda wyskakuje, najszybsza runda w Kosmic ZTV. Dzwoncie już teraz w trakcie porady. Wówczas będziecie dostawać się za pierwszym razem. O co możesz pytać? Możesz pytać o miłość, możesz pytać... Ja tutaj nie słyszę sygnałów dzwonka. Dobry wieczór, halo. Dzień dobry wieczór, Sebastian mówię. Witam serdecznie, panie Sebastianie. Słucham pytania. Chciałbym się dowiedzieć, co mnie czeka w tym roku. Zadajmy konkretne jedno pytanie, panie Sebastianie. To jest runda błyskawiczna. Czyli czy pan kupi samochód? Już patrzymy. Tak jest. No tak, ale z tego co ja widzę, to runy bardzo wrażliwe pokazują, że pan jeszcze nie jest zdecydowany, na jaki konkretny pan chce kupić samochód. I tutaj, no właśnie, i tutaj runy bardzo jasno pokazują, że pan zakupi, ale to jest przestrzeń 4 miesięcy, wówczas będą takie konkretne decyzje. Dziękuję serdecznie. Runda błyskawiczna, najszybsza runda w Kosmicy TV. Dzwoncie już teraz w trakcie porady. Halo, dobry wieczór, witam, Maciej, słucham. Dzień dobry, panie Maciejku. No witam serdecznie. Za którym razem będziesz się dostała do studia? Za pierwszy. Za pierwszy, no to bardzo się cieszę, bo pani właśnie dzwoniła w trakcie porady i słucham pytania. Moje imię Małgorzata. Tak? Mój mąż był w piątek na komisji rentowej i otrzymał rentę trzeciej grupy na stałe. Czy może się odwoływać na drugą grupę, czy zostawić tak jest? Nie za bardzo, proszę pani. Tutaj runy bardzo wyraźnie pokazują, po pierwsze, poważne problemy zdrowotne u niego. I to szczególnie tutaj ja widzę narząd ruchu bardzo osłabiony u niego. Natomiast tutaj nie widzę zdecydowanie, żeby on się odwołał pozytywnie, czyli żeby jemu została zatwierdzona faktycznie ta renta. Czyli zostanie druga przy nie. Druga nie. Natomiast zostanie przy trzecie. Dziękuję bardzo. Chociaż tylko za sam po połączenia. Dobry wieczór, witam serdecznie, słucham. Dobry wieczór, panie Macieju. Witam mam pytanie, mam chorą koleżankę Annę. Czy wyjdzie z tej choroby? Już patrzyłem, bardzo oczywiście wybierajcie już numer telefonu w trakcie porady. Ja bym chciał, żeby było takie tempo do końca programu. Wie pan co, ja widzę tutaj hospitalizację u tej pani. I tutaj runy bardzo wyraźnie pokazują taki poważniejszy zabieg. Ja sądzę, że pan doskonale wie, o czym ja mówię. Tak. No właśnie, natomiast czy wyjdzie? Uważam, że po wykonanym tym zabiegu zdecydowanie będzie poprawa stanu zdrowia. Dziękuję serdecznie. Zobaczcie, za każdym razem potwierdzasz moje słowa. Właśnie z tego słynie Wróżbita Maciej. Dobry wieczór, witam. Witam, panie Maciej. No, witam serdecznie. Pana uwielbiamy wszyscy. Cała Polska mnie uwielbia, proszę pani. No, dziękuję serdecznie. Za którym razem będzie się dostała do studia? No, dzisiaj za drugim. No to bardzo się cieszę, bo pani właśnie dzwoniła w trakcie porady i słucham pytania. Tak. Bo jest taka sytuacja, że zmarła mi bardzo bliska osoba niedawno i chciałabym się zapytać, czy jak się potoczą sprawy spadkowe oraz czy osoba została okradziona przez... Czy skradziono jej pewne rzeczy przez konkubinę, o tak powiem. Nie, proszę pani, tutaj runy bardzo wyraźnie pokazują, nie, zdecydowanie nie została okradziona, natomiast faktycznie ze spadkiem będzie bardzo poważny problem. Ja tutaj widzę konflikt i to poważny między 3 osobami. Ja sądzę, że pani doskonale wie, o czym ja mówię. Czy pani będzie miała korzyści? Nie. Dziękuję bardzo. Zadajesz konkretne jedno pytanie i bardzo dziękuję za słowa sympatii. I się nie rozłączajcie, jak wybierzesz numer telefonu, który jest widoczny na ekranie, to zadaj swoje najważniejsze, konkretne pytanie. Jestem ciekawy, za którym razem ktoś się dostał do studia, bo ktoś dzwonił w trakcie porady. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No witam serdecznie, za którym razem będzie się dostał do studia? Pierwszy raz. Za pierwszym, no to bardzo się cieszę, bo oczywiście już dzwoncie w trakcie porady i słucham pytania. Proszę pana, ja chciałam się zapytać o zdrowie mojej córki. Zobaczymy, zdrowie córki. Po pierwsze, tutaj runy bardzo jasno pokazują serce. To jest osoba nadpobudliwa i ja sądzę, że pani doskonale wie, o czym ja mówię. Tak. Tutaj, no właśnie, tutaj powinna zwrócić uwagę na nerwowość, nadpobudliwość. W ogóle w tej chwili, dosłownie w tej chwili, ja widzę u niej leczenie, proszę pani, takie ginekologiczne. Ja sądzę, że pani doskonale o tym wie. Kiedy będzie poprawa? No właśnie, kiedy będzie poprawa? 2 miesiące. To jest runda wyskoczyła właśnie z tego słynie, z tej prawdości oraz sprawdzalności. Dzwoncie już teraz w trakcie porady. Słucham, do wieczoru, jestem ciekawy, za który razem ktoś się dostał? Za drugim. Dobry wieczór, za którym? A, za drugim. No to bardzo się cieszę, bo pani właśnie dzwoniła w trakcie porady i słucham pytania. Ja bym się chciała dowiedzieć, co mnie czeka w tym miesiącu. W tym miesiącu co panią czeka? Na pewno takie większe spotkanie towarzyskie. Tutaj runy bardzo jasno pokazują, że będzie takie większe spotkanie towarzyskie, ale także pani czeka na kontakt ze strony mężczyzny. Ja sądzę, że pani doskonale wie, o czym ja mówię. I tutaj będzie kontakt, proszę pani. Ten człowiek się przez dłuższy czas nie odzywał, natomiast będzie kontakt i ożywienie tej relacji. Dziękuję serdecznie. Zadałeś konkretne jedno pytanie, oczywiście dzwoncie w trakcie porady. Takie tempo chcę do końca programu. Dobry wieczór, witam.
Dobry wieczór, słucham, mówi ta Maciej. Dobry wieczór, już jesteśmy na wizji. No i szkoda, ktoś się nie odzywa. Moi drodzy, ściszajcie telewizor, jak się zadzwonicie tutaj do studia. Płacisz tylko za sam fakt połączenia, czyli dokładnie 3 złote z grzami. O co w tej chwili chcę zapytać? Właśnie wróżbita Macieja. O swój związek, czy o to, kiedy poznasz partnera. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór, panie Macieju. Dobry wieczór, witam serdecznie. Słucham pytania. Moje imię Wanda. Tak. Chciałam się dowiedzieć, jak się ułożą sprawy finansowe w tym roku moje. Już zobaczymy. Państwo, oczywiście już wybierajcie numer telefonu, który jest widoczny nad ekranu. Wie pani co, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, to ten czerwiec będzie taki pod znakiem dużych wydatków finansowych i to będzie związane z domem. Z nieruchomością, ja sądzę, że to już może pani mieć takie plany. Nie będzie taki rok zły, aczkolwiek ja widzę, to jest spłacanie czegoś, proszę pani. Czyli zobowiązanie materialne, ale sobie pani poradzi. Dziękuję bardzo. Ostatnia, moi drodzy, godzina i 22 minuty. Dobry wieczór, witam. No świetnie, co program słucham. Dobry wieczór. Dobry wieczór, mam witam. Witam serdecznie, pani Dorotko, słucham pytania. Dzwoniłam się za drugim razem. No bardzo się dziękuję, bo pani właśnie dzwoniła w trakcie porady, prawda? Tak, oczywiście. No właśnie, cały czas mówię, że jak dzwonicie w trakcie porady, to wtedy jest największa łatwość, dostanie się do studia. Słucham pytania. Panie Macieju, od bardzo dłuższego czasu jestem sama. Chciałam się dowiedzieć, czy się pojawi na mojej drodze w jakich okolicznościach. No tak, w ogóle ten październik, proszę pani, roku 2008. Dokładnie październik roku 2008 to był bardzo ciężki okres u pani. Tak. Bo wówczas widzę zakończenie pewnej relacji, widzę tutaj taką ogromną samotność i uważam, że wejdzie pani w nowy związek, ale to dopiero jest kwiecień, proszę pani, przyszłego roku. To będzie mężczyzna starszy od pani. Dziękuję serdecznie. Zadajesz konkretne pytanie, oczywiście dzwoncie w trakcie porady. Ja jestem tutaj po to, żeby tutaj pomóc. Jestem po to, żeby tutaj przekazać konkretne, wiarygodne, szczere i prawdziwe informacje. Słucham, dobry wieczór, witam. Dzień dobry. Witam serdecznie. Chciałam się dowiedzieć, czy... Halo? Tak, już jest pani na wizji, słucham pytania. Proszę pana, ja bym się chciała dowiedzieć, czy to jest dobra pora na zmianę pracy u mnie. Już zobaczymy. No z tego co ja widzę, to pani już od dłuższego czasu myśli o tej zmianie pracy. Tutaj już od września, już od września tamtego roku były takie myśli. Tak. I absolutnie, no właśnie, absolutnie proszę się nie wahać, bardzo dobry czas. Tutaj runy bardzo wrażliwie pokazują nieciekawą sytuację materialną u pani w tej pracy i zdecydowanie tutaj runy bardzo wrażliwie pokazują, że pani zmieni pracę do 5 tygodni od dnia dzisiejszego. Dziękuję serdecznie. Ty także potwierdzisz moje słowa, moi drodzy, to jest runda błyskawicza, najszybsza runda w kosmice TV. Halo, dobry wieczór, witam, jestem ciekawy, za którym razem słucham. Dobry wieczór. Dobry wieczór, za którym razem będzie się dostała do studia? Za trzecim. Za trzecim, no to też bardzo ładnie. Pierwsza osoba, moi drodzy, która się dostała do studia za trzecim razem w dzisiejszym programie. I słucham pytania. A druga, przepraszam na emocje. To czeka moją córkę Annę i Martę w tym roku. Czyli ich związek, tak? Tak. Znaczy, wie pani co, tutaj runy bardzo wyraźnie pokazują, szczerze to ja widzę zadowolenie tej kobiety. Czyli tutaj runy bardzo wyraźnie pokazują zadowolenie i taką widzą tutaj pozytywną tą relację. Jak najbardziej. Ja widzę ten związek wieloletni. Widzę tutaj związek faktycznie, tak, który długo trwa. Uważam, że będą ze sobą. Dziękuję bardzo. Zależy konkretne pytanie, oczywiście dzwońcie w trakcie parady. I takie tempo chcę do końca programu. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór, witam serdecznie. Słucham, wróżbita Maciej, za którym razem będzie się dostała do studia? Pierwszy raz. No bardzo się cieszę, bo pani właśnie dzwoniła w trakcie parady, prawda? No udało mi się, bo kiedyś dzwoniłam 5 razy i nic nie było. No ale dzisiaj się pani dostała, bo dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Słucham pytania. Tak. No chciałam dowiedzieć się, jak mi się jeszcze życie ułoży. Wie pani co, z tego co ja widzę, to pani jest osobą po przejściach. O tak. Tak, i tutaj runy bardzo wyraźnie pokazują pani samotność. Już zobaczymy. Wie pani, szczerze to ja uważam, że pani na przestrzeni 3 miesięcy od dnia dzisiejszego wejdzie w taką relację bliższą z mężczyzną, ale to jest tylko taki układ przyjacielski. Pani nie chce zdecydowanie takiego związku stałego. Uważam zdecydowanie, jeżeli chodzi o kwestie zdrowia, proszę zwrócić uwagę na układ oddechowy. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, zadajmy konkretne pytania w rundzie błyskawicznej. Dobry wieczór, jestem ciekawy, za którym razem słucham. Dobry wieczór, za drugi. No witam serdecznie, bardzo się cieszę, że witam w programie. Dzwoncie oczywiście już teraz w trakcie rady i słucham. Chciałam zapytać, jak potoczą się moje sprawy sercowe w tym roku. I zobaczymy. Wie pani co, szczerze to ja widzę tutaj takie niepoważne relacje i takie chwilowe układy z mężczyznami. Ja sądzę, że pani doskonale wie, o czym ja mówię. I tutaj pani ma problem z trafieniem na tego konkretnego, poważnego mężczyzny. Zgodzi się pani na pewno ze mną. No właśnie, natomiast będzie taki poważniejszy człowiek, stanie na pani drodze życia, ale to dopiero sierpień tego roku. Dziękuję bardzo. Konkretne pytanie, moi drodzy, zadajesz mi i uzyskujesz konkretną, wiarygodną, szczerą, prawdziwą odpowiedź. Halo, Dowiczu, witam. Witam serdecznie, witam Maciej. Witam serdecznie, słucham. Chciałam się zapytać, co
czeka mojego męża w tym roku. Zadamy konkretne pytanie, proszę pani. Miłość, praca, finanse, zdrowie. To jest runda błyskawiczna. No to czy... Nie wiem. No to... Chciałabym wiedzieć, czego czeka. Proszę pani, ja pani nie odpowiem na to pytanie. Znaczy, gdybym to był mój program, to mógłbym pani odpowiedzieć, ale ja tutaj współpracuję z Kosmiką TV. Dziękuję serdecznie, moi drodzy. Ja tutaj muszę się podporządkować do wymagań realizatorów programu Kosmika TV. To jest runda błyskawiczna. Dobry wieczór, witam. Witam serdecznie, witam Maciej, słucham. Dobry wieczór. Dobry wieczór, słucham pytania. Co mnie czeka w tym roku? Ech, ale wy tutaj jesteście, no, przekorni. Proszę pani, proszę zadać konkretne pytanie. Miłość, praca, finanse, zdrowie. No szkoda, no moi drodzy, nie traćcie swojej szansy. To jest runda błyskawiczna, zadajesz konkretne jedno pytanie odnośnie konkretnej swojej sfery życia. Płacisz tylko za sam dwa połączenia, czyli dokładnie 3 zł z uszami wróżbita Maciej do twojej dyspozycji. Halo, słucham. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, słucham pytania. Pana chciałbym się dowiedzieć, co mnie czeka w 2 miesiącach. Odnośnie konkretnej sfery życia, proszę pana, pytamy. Miłość, praca, finanse, zdrowie, to jest runda błyskawiczna. A finanse, rozmowy, umowy. Wie pan co, jeżeli chodzi o finanse, to runy bardzo wrażliwe pokazują, że pan sobie musi radzić sam. Ja odnoszę takie wrażenie, że... Pan nie może liczyć na osoby bliskie i taka też jest prawda. Runy bardzo wyraźnie pokazują ograniczenia materialne. Niestety tutaj do kwietnia tego roku nie widzą tutaj poprawy finansowej, czyli nie będzie pan miał kolejnych zleceń. Dziękuję bardzo. Zadajesz